Zapraszamy dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja. Cześć! Wczoraj zrobiłam takie serce, takie mechaniczne, steampunk. A jak ono się nazywa, to serce? Serce steampunk. No będziemy musieli zrobić zdjęcie, tak? Bo tak to nie jesteśmy w stanie głosem pokazać. Jest ono piękne. I jest tam pięknie napisane Listen to your heart, czyli słuchaj swojego serca. W ostatnim odcinku mieliśmy niezapowiedzianą wizytę małej wróżki. Jeśli słuchaliście tego odcinka, to donosimy, że wszystko skończyło się dobrze. Dziś mieliśmy rozmawiać o pierwszych oznakach wiosny, ponieważ jak sami widzicie na naszych instagramowych zdjęciach, u nas wszystko kwitnie. Ale od kilku dni mamy niestety obniżenie temperatury. No bywa teraz tak, że jest minus 3 w nocy, co jest naprawdę niespotykane tutaj i jakieś tam plus 6 w dzień, to też jest zimno, bo normalnie to plus 6 jest w nocy, nie? No ja wiem, że w porównaniu do Polski to są to śmieszne temperatury. Pamiętasz, kiedyś mieliśmy nawet taką zimę, wiele, wiele lat temu, że było nawet minus 35. I to w dzień potrafiło być z minus 20. Tak, pamiętam jak umówiliśmy się na mieście i z jednego sklepu przeskakiwaliśmy do drugiego, żeby tylko się ogrzać. Hania, a ty masz już 9 lat, a powiedz mi, ty w ogóle wiesz co to znaczy mróz, minus 10, minus 20? To jest negatywny numer, więc jest bardzo zimno. No właśnie, ale nawet nie wiesz, jak to wszystko szczypie człowieka. Robi się gorąco i potem za gorąco. No powiedzmy. Tak, ale my tutaj naprawdę, jak jest minus 3 lub nawet plus 6 w ciągu dnia, my naprawdę odczuwamy to jak zimno, ponieważ u nas jest wysoka wilgotność. W Anglii deszcz czasem jest. Jakby to powiedzieć? Jest niewidzialny. To znaczy, on jest, to jest tak poszatkowana woda, że po prostu człowiek czuje to na twarzy, a nie widzi. Chociaż to i tak jest nic. Najbardziej mnie rozśmiesza zawsze ten deszcz, który pada z taką siłą, że się wydaje, że on od jezdni idzie do góry. Tak, to jest taka niewidzialna ściana wody. No. Haniu, a powiedz mi, a ty lubisz chodzić w deszczu? Tak, nie, kto wie. Bo ja na przykład uwielbiam chodzić w deszczu. Ale ty, Haniu, ostatnio mówiłaś, że chciałabyś doświadczyć śniegu. Tak, bo tutaj mamy bardzo rzadko śnieg. A co ja ci mówiłam, Haneczko? Jak byś musiała się ubrać na śnieg? 1000 kurtek, 1000 butów. Czyli co, czapka, rękawiczki, kurtka, spodnie, buty? 1000 razy. Kombinezon, druga kurtka, trzecia kurtka, czwarta kurtka. No w sumie, czyli tak jak teraz. Ale ty nosisz buty tak zwane Adidasy w zimie. My w ogóle nie nosimy tutaj kozaków tak zwanych. W Polsce w zimie trzeba byłoby kupić odpowiednie właśnie buty, kurtkę. Nie tę taką kurtkę cienką, którą ty w obecnej chwili nosisz, tylko taką grubą kurtkę. Ale ja pamiętam, pamiętasz tata, jak Tosia chodziła do przedszkola i była ciepło ubrana, a dodatkowo jak wychodziliśmy, trzeba było ją owinąć ciepłym kocem. Bo jej było ciągle zimno. Jej było ciągle zimno, takie były zimy i tylko jej nosek wystawał. A tutaj też potrafi być normalny dzień, kiedy nie jest tak jak obniżone jak teraz te temperatury, tylko powiedzmy w dzień jest ten plus 10, plus 15 stopni w zimę, to mimo, że jest taka wilgotność i chłodek takie potrafi wiać wiatr, szczególnie tutaj blisko morza mieszkamy, to od morza, a mimo tego Hania idzie i mówi, tata, patrz jakie mam poliki, i faktycznie ona ma poliki tak zaróżowione i nosek, jakby to był mróz, a przecież mrozu nie ma. Czyli doszliśmy do wniosku, Haniu, że tej zimy tak naprawdę nie chcemy tutaj aż takiej ostrej, jak mamy, jak jest w Polsce. Nie chcemy, nie chcemy, nie chcemy. Chcemy. Mówiłaś coś innego, no dobrze. Przez ostatnie 10 lat mieliśmy może 2 razy śnieg i to dosłownie napadało tak z 0,5 centymetra, nie więcej. To tak, mówiąc o tym śniegu, to tak na wyrost. Tak, choć... jakby kot napłakał. Chociaż nie, następny dzień mieliśmy szczęście, było po prostu wszystko zamarznięte. Mieliśmy dzień wolny. I nie tylko wy mieliście dzień wolny od szkoły, ale też mało kto poszedł do pracy. A to dlatego, że jak wszystko zamarzło na jezdni, jak spłynęło, to tutaj oni nie mają czegoś takiego jak piaskarki, oni nie mają zamarzających dróg tutaj na południu. Ja pamiętam, kiedy poszłam do szkoły i był bardzo dużo śniegu i więc graliśmy śnieżki. I obudziłaś się? Nie. To było prawdziwe. No a wiecie, że na przykład w Ameryce i w Kanadzie mają dni wolne od szkoły i to są dni, które nazywają się snow days, czyli dni takie śniegowe.
trzeba wyjść na dwór i lepić bałwana. I z tego, co słyszałam, to nawet jeżeli jest taka zima, gdzie ten śnieg nie spadnie, to te snow days dalej są uznawane i dzieciaki po prostu mają dzień wolny od szkoły. To chyba takie jak u nas bank holiday. Ale mam nadzieję, że w Australii na przykład tego snow days w zimę nie robią. A wiecie, na czym polega żart, się co ja powiedziałem? Na tym, że w Australii, kiedy jest normalnie na naszej półkuli zima, to w Australii jest akurat lato. Gorące lato. Co? No, bo oni są na półkuli południowej, a my na północnej. No to chyba o tym będziemy musieli porozmawiać. Tata, a czy w Polsce, jak byliśmy dzieciakami, mieliśmy snow days? Mieliśmy, ferie. A, to ferie. Były ferie zimowe. Ja pamiętam, ja tak stałem w tym oknie, gapiłem się, bo byłem chory, ja chyba anginę wtedy miałem, a wszyscy się bawili, a ja tak cierpiałem. Czyli widzicie, my ludzie mamy w sumie szczęście, bo gdy jest zimno, pada śnieg lub deszcz, zawsze możemy schować się w ciepłym domu. Nie zawsze, ponieważ kiedy jest hurricane or a tornado, it's better not to be in house. Świetnie, czyli powiedziałaś, że jak mamy kataklizmy naturalne, powódź, huragan, tornado, to nas dom potrafi nie uratować. No to jest prawda. To jest prawda, kochanie, z tym się z tobą zgodzimy. Takim ostatnim głośnym kataklizmem był huragan Ida. Wiatr wiał prawie 257 km na godzinę. Ponad 1 000 000 domów i firm było bez prądu. A wszystkie te huragany niosą ze sobą ogromne konsekwencje. Na przykład szpitale potrzebują dostępu do prądu, by ratować życie, a potrafi prąd wysiąść. Widzę, że ten temat bardzo Was fascynuje. Zróbmy z tego może po prostu odrębny odcinek, okej? Okej. To porozmawiajmy o zwierzętach, które też muszą sobie radzić z zimą, czasem bardzo ostrą zimą. A czy dużym zwierzętom jest łatwiej przetrwać zimę? No bo są przecież większe. Nie, myślę, że to nie ma znaczenia. Ja też tak myślę. Każde zwierzę ma takie same szanse. A każde z nich radzi sobie z tą zimą na swój wyjątkowy sposób. Jeże i misie idą spać, więc misie są większe od hedgehogs. Czyli nie ma znaczenia, czy jest duże, czy małe zwierzę. Tak. Muszą sobie radzić po prostu tą zimą. Wiemy już, że są zwierzęta, które podczas zimy idą spać, czyli hibernują. To nie tylko są ssaki, wiesz, ale i płazy oraz gady. O wow, ale ja widzę, że ty to już sporo tutaj wiesz, Haniu. Uczyłam się w szkole. Zanim pójdą spać, zbierają zapas. Zjadają dużo i potem cierpią z tego, co zjadły. A wiesz, że kilka zwierzęt to zmieniają barwę ich do innych kolorów? Czyli zmieniają ubarwienie i sierść na zimę, tak? Futerko staje się wtedy dłuższe i bardziej gęstsze. I tak jak my mamy różnokolorowe piżamy, to mamy też białe. I nie wiem, czy wiecie, że są też zwierzęta, takie jak na przykład gronostaje, łasice albo takie zające białe, one to nazywają się bielaki. I one zmieniają kolor futra na biały właśnie. Zapewnia im to maskowanie podczas zimy, ale niestety są w kłopocie, gdy śnieg nie spadnie, bo wtedy są bardzo widoczne dla drapieżników. Gronostaj oczywiście sam jest drapieżnikiem, ale niestety zimą narażony jest na atak większych i silniejszych drapieżników, zwłaszcza gdy nie ma śniegu. Haniu, a jakie ptaki odlatują na zimę do ciepłych krajów? Bociany, słowiki, jaskółki, łabędzie i dzikie kaczki. Zgadzam się z tobą, ale jeszcze do tego sporo innych ptaków. Ale wiemy również z naszych zeszłorocznych podcastów, że niektóre z tych ptaków, na przykład łabędzie, zostają na zimę. Niestety z naszej winy, czyli człowieka. Ponieważ jest im tak dobrze u nas, iż nie chce im się lecieć za pożywieniem do cieplejszego kraju. Bo to jest tak, że w lecie my dajemy bardzo dużo jedzenia dla ptaków do nich, i potem w zimie zapomniamy o nich, ale czują się dobrze. No czy no jak zima nie jest jakaś mroźna i na przykład rzeka czy jezioro nie zamarza, to łabędzie są bezpieczne. Ale jeżeli przyjdzie mróz i ta rzeka zamarznie lub jeziorko... A nikt ich nie dokarmi, to te łabędzie potrafią tam no niestety nawet i umrzeć. No bo to jest niestety tak, że dokarmiając ptaki, to bierzemy za nie odpowiedzialność, oswajamy je, a jak już coś jest oswojone, to my jesteśmy za to odpowiedzialni. Czyli mamy już 3 grupy zwierząt zimowych. Te, które idą spać, jak jeże i niedźwiedź brunatny i wiewiórki.
Ale niestety nie u nas. Nasze szare wiewiórki w tym roku nie poszły spać i to dla nas był wielki szok. Ale tak jak mówiliśmy, ten rok jest szczególny, bo u nas jeszcze do niedawna było bardzo, ale to bardzo ciepło, jak podczas wiosny. A czy wiecie, że motyle, żaby, biedronki, jaszczurki też zapadają w sen zimowy i budzą się z nadejściem wiosny? Ja nie wiedziałem. Podsumowując, mamy zwierzęta, które odlatują na zimę do cieplejszej miejscówki. Mamy zwierzęta, które zakopują się i smacznie śpią gdzie? W norkach. Tata podpowiada, w norkach. Do takich zaliczamy muminki. Ale mama, co ci z muminki, to bajka. No co ty, a ja myślałam, że muminki istnieją. No i mamy zwierzęta, które zmieniają swoją sierść z letniej na zimową. Są to tak zwane zwierzęta aktywne zimą. Twoje ulubione wilki. Strzał w dziesiątkę. Co jeszcze? Zające, żubry, jelenie, lisy, dziki i sarenki. Ale takim zwierzętom to pomagają leśnicy, czyli osoby, które wiedzą, jak pomagać zwierzętom, drzewom, krzewom, w ogóle lasowi. No jak pomagać po prostu zwierzętom, które mieszkają w lasach, tak? My możemy dokarmiać sobie tutaj na osiedlach czy w parkach wiewiórki lub ptaszki, ale takie dzikie zwierzęta właśnie jak żubry, wilki i te, które wymieniliśmy, zostawmy osobom, które się na tym znają. To teraz zapraszamy Was do opowiadania. Tak, tak, ja bardzo chętnie opowiem o tym, o czym dzisiaj posłuchasz, a mianowicie o tym, co działo się później, jak mistrz Alubart opuścił gościnne progi opowiadaczy. Także bardzo zapraszamy na bajkowisko pod tytułem Senne wieści. Zapraszamy! Alubart zamyślił się. Wiedział, że spotkanie z 13 matką nie będzie należało do najłatwiejszych. Kiedyś, co prawda, byli sojusznikami, najbliższymi przyjaciółmi, ale od tego czasu wiele się wydarzyło. Bardzo wiele. Gdy tylko mistrz Alubart ustalił, że od wielu lat poszukiwał mandrylonu, obrobionego w niepojęty sposób i używanego jako szkiełko do mono lub binokularu należącego do Magdy, to zrozumiał, jak trudne czeka go zadanie. Musiał odbyć poważną rozmowę z 13 matką. W normalnych warunkach nie byłoby to łatwe. A co dopiero wówczas, gdy jego przyszła rozmówczyni nie chciała go widzieć na oczy. Samo spotkanie się z nią twarzą w twarz, bez żadnych świadków, było niemal niemożliwe, a co dopiero sama rozmowa. Gdy tylko opuścił gościnny dom opowiadaczy, wrócił do siebie i w swej przytulnej komnacie zasiadł przy fantazyjnie ozdobionym biurku. Nie zawracał sobie głowy wieszaniem surduta, lecz zdjął go przechodząc przez pokój i rzucił na szezlong. Nie było to u niego zachowanie zwyczajne, lecz musiał napisać szczególny list do specjalnej osoby. A to oznaczało, że musi wykorzystać niezwykły papier, który dla każdego, kto nie jest adresatem, będzie wyglądał tak zwyczajnie, jak to tylko możliwe. Poza tym musiał użyć unikatowego pióra i tuszu, aby wiadomość, którą napisze, była możliwa do odczytania tylko przez osobę, z którą chce się skontaktować. A dla każdego innego stworzenia byłyby to nic nieznaczące słowa. Ot, coś w stylu: pogoda nas nie rozpieszcza, a ciotka Matylda ciągle narzeka na wiejący wiatr. Czy coś takiego. I jeszcze ważne było to, by osoba, do której pisze, zapoznała się z treścią listu, a nie odłożyła go na później lub też wyrzuciła go. Ta ostatnia myśl sprawiła, że aż zadrżał. I zrozumiał, że nie ma wyjścia. I, kto wie, być może napisze najdroższy list w całej historii wieloświata. Zastygł w bezruchu. Powoli wciągał powietrze i równie długo je wypuszczał. Gdy uspokoił bieg myśli, chwycił pióro. Zamoczył końcówkę stalówki w tuszu i skreślił pierwsze słowo. Wielmożna pani Zinaido, proszę mi wybaczyć, lecz zmuszony jestem napisać ten list do waszej wysokości
by błagać o pomoc w niecierpiącej zwłoki sprawie. Gdy skończył, bardzo dokładnie złożył zapisane kartki i włożył do koperty. Zapalił świecę i roztopił nad nią końcówkę słupka laku o niezwykłym kolorze. Turkusowe krople spadały na zamknięcie koperty i powoli na niej zastygały. A na koniec przyłożył pierścień i odcisnął go w tym turkusie, uprzednio namoczywszy go w spodku z zimną wodą. Wstał i przesiadł się do wygodnego fotela, stojącego przed wygasłym kominkiem. Usiadł i położył kopertę na kolanach. Musiał jak najszybciej dostarczyć list. Zasnął. A gdyby ktokolwiek obserwował tą scenę, to zobaczyłby, jak w jednej chwili koperta znika. A był to moment, gdy kobold zasnął. Śniło mu się, że idzie skrajem pustyni, bardzo uważając na to, aby nie wystawić się na promienie słońca. Celem jego podróży były pobliskie skały, a w zasadzie to znajdująca się w ich wnętrzu jaskinia. Wiele lat temu, gdy był w tym miejscu pierwszy raz, zachowywał nadzwyczajną ostrożność. Tym razem tylko omiótł wzrokiem okolicę i w jednej chwili wiedział, że nic mu nie grozi. Wszedł do środka i pochłonął go cień i chłód, stanowiący miłą odmianę od upalnego pustynnego powietrza. W tym samym czasie Zidzie śniło się, że płynie piękną łodzią pomiędzy dwiema rubinowymi skałami. Znajdowała się w jakimś bardzo wąskim wąwozie, dnem którego płynęła krystalicznie czysta rzeka. Gondola, w której się znajdowała, płynęła sama, bez sternika. Zresztą nie był potrzebny, gdyż łódź zmierzała tam, gdzie woda. A przestrzeń pomiędzy skałami była tak niewielka, że nie pozwalała na żaden manewr. Zidzie pozostało podziwiać te niezwykłe skały. Po którymś z kolejnych zakrętów gondola wraz ze swoją jedyną pasażerką wpłynęła do naturalnej jaskini i wpłynęła na niewielką, piaszczystą plażę. Dziewczynka zeszła z łodzi i ruszyła przed siebie. Dotarła do wielkiej, choć przytulnie urządzonej komnaty. Na środku stał wielki stół, zastawiony ogromnym wyborem ciast i napojów. Miejsce dla gościa pozostawało puste, lecz gospodarz już czekał. Witaj, mistrzu Alubardzie! Przywitała się. Witaj, wasza wysokość, pani Zinaido! Odpowiedział ten szarmancko. A dziewczynka kontynuowała. Nie spodziewałam się, że zaprosi mnie pan tutaj raz jeszcze. Zresztą w ogóle jestem zaskoczona, że kontaktuje się pan ze mną. Kobold zaś odpowiedział. Nie robiłbym tego, gdyby sprawa nie była naprawdę ważna i przypuszczam, że pilna. Domyślam się, rzekła Zida. I od razu przejdę do rzeczy. Wiem, że mam wobec pana dług swego życia, dlatego zamieniam się w słuch. Pani, kobold wolno wymawiał każde słowo. W żadnym wypadku nie żądam spłaty tego długu, jego nie ma. Anulowałem go jak tylko się... Przez chwilę szukał właściwego słowa. Pojawił i nigdy się na niego nie powołam. Błagam cię tylko o to, byś mnie wysłuchała. Jak Przerwał i poprawił. Jak sojuszniczka, przynajmniej jako była sojuszniczka. Proszę. Zida przez chwilę rozważała słowa niziołka, po czym przyzwalająco skinęła głową. Mówiąc krótko, kontynuował Alubard, muszę porozmawiać z 13 matką. Z którą? Spytała dziewczynka i zrozumiała. A, z babcią, to znaczy z Magdą. Kobold ukłonił się w pas. No, mistrzu Alubardzie, muszę przyznać, że to niezwykła prośba i zapewne bardzo ważna, skoro zorganizował pan nasze spotkanie we śnie wewnątrz snów. Kobold ponownie głęboko się ukłonił. Jak rozumiem, chce pan, abym owo spotkanie zorganizowała? Tak, pani. Kobold ukłonił się po raz trzeci. Czy muszę znać temat tej przyszłej rozmowy? Jeśli tylko zechcesz go poznać, gotów jestem ci to wyznać, pani. Zauważył, że dziewczynce spodobała się jego odpowiedź. Niekoniecznie, powiedziała po chwili i spojrzała na gościa. Ale zdaje pan sobie sprawę, że samo zorganizowanie waszego spotkania może sporo kosztować? Nie muszę nadmieniać, że nie chodzi o żadne kosztowności. Po prostu babcia Magda, poprawiła się, może zażądać czegoś,
I to coś będzie musiał pan zapłacić. Nikt inny. Zdaję sobie z tego sprawę, odpowiedział Alubart. Ale waga tego jest tak ogromna, że jestem gotów ponieść wszelkie koszty. Mówiąc to, wyprostował się i wysoko uniósł głowę, a następnie oświadczył. Zapłacę, jeśli 13 matka tego zażąda, o ile zażąda. Dodał jeszcze. To ostatnie stwierdzenie zdziwiło Zidę. Wiedziała bowiem, że kobold doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że babcia nie chce go widzieć i nigdy nie wybaczy, co zrobił jego ród w czasie wielkiej bitwy o świat. A jednak sprowadził ją przez sen, by prosić o zorganizowanie spotkania. I w dodatku gotów był zapłacić każdą cenę za to, by porozmawiać z Magdą. A skoro tak, to dziewczynka nie miała żadnego innego wyjścia. Jak doprowadzić do tego spotkania? Zapytała jeszcze. Jak rozumiem, chodzi o spotkanie w cztery oczy, bez żadnych świadków. Tak, pani. Potwierdził niziołek i ponownie skłonił się. Dobrze, dam panu znać jak najszybciej, zadeklarowała Zida i dodała. Myślę, że już czas, by się obudzić. Czy coś jeszcze? Nie, pani, dziękuję. Dodał Alubart, którego obraz zaczął się zamazywać coraz bardziej. Jeszcze tego samego dnia dziewczynka udała się do Magdy i przekazała jej treść listu, który przyjął postać marzeń sennych. Postarała się o to, aby nikt nie usłyszał tego, co miała do powiedzenia babci. Po wszystkim rudowłosa smutno uśmiechnęła się do dziewczynki i pogłaskała ją po włosach. A dokładnie 3 dni później powiedziała, że czeka na kobolda Alubarda. Zida zauważyła, że Magda nie użyła słowa mistrza. Jeszcze tej samej nocy dziewczynka popłynęła senną rzeką przez krainę snu, by spotkać się z niziołkiem w kamiennej komnacie. Gdy przekazała mu informację o przyszłym spotkaniu, to kobold podziękował. Poczekał chwilę, aż pani Zinaida opuści ich wspólny sen i obudził się. Następnego dnia, idąc zgodnie z jej wskazówkami, dotarł przed chatę Magdy. Gdy wszedł do środka, zewsząd otoczyła go cisza. Nie taka zwykła, ale cisza idealna. Cisza, którą można było usłyszeć. Szedł ostrożnie, a jego podkute buty nie wydawały żadnego dźwięku. Rozejrzał się. W izbie było przytulnie, ale był sam. Nie, to niemożliwe, pomyślał. Przecież nie po to się ze mną umawiała, abym siedział teraz sam. Dokładnie rozejrzał się wokół. Nadal niczego nie zauważył. Zaczął dokładnie lustrować pokój i spostrzegł, że wiklinowy bujany fotel nieznacznie się porusza. Pani? Ukłonił się głęboko w stronę mebla. Dziękuję ci, że zgodziłaś się na to spotkanie. W jednej niemal chwili pusty fotel wypełniła postać rudowłosej kobiety. A cóż to sprawiło, że niziołek postanowił zaryzykować własne, nic nieznaczące życie, by stanąć przed obliczem matki? W tym jednym pytaniu zawartych było tak wiele drwiących i zdaniem Alubarda niesprawiedliwych osądów, że w normalnych warunkach protestowałby. Tym jednak razem było to nieistotne. Chodzi o mandrylon i twoje binokle, pani, odpowiedział jednym niemal tchem. Magda uniosła prawą brew, gdyż doskonale znała koboldzki temperament i gotowa była na wybuch złości na wypowiedziane przez nią słowa. A tu nic. Niziołek od razu przeszedł do rzeczy, a nie tego się spodziewała. Po co tutaj przybył? Zastanawiała się i zadała pytanie. A co cię tak interesuje, moja własność? Pani, Alubart wolno wycedził słowa. Zadaniem rodu koboldów jest strzec mandrylonu i nie pozwolić na to, by opuścił świat drzewa. Doprawdy? Kpiąco przerwała wywód Magda. A któż to zlecił wam to zadanie? Nie dopuszczając niziołka do głosu, oskarżycielskim głosem rzekła. Sami sobie wyznaczyliście ten cel, co nie jest niczym dziwnym, zważywszy na wasze ciągoty do powiększania bogactwa. Jedyne, co was interesuje, to zysk. Żyjąc w tych waszych kamiennych tunelach, hodujecie tylko i zbieracie kamienie szlachetne.
bogactwo całkowicie zamgliło wam rozum. Kobold wbił wzrok w rozmówczynię. Wziął głęboki oddech, zamknął oczy, wypuścił powietrze. Uniósł powieki i spokojnym, cichym głosem powiedział. To nie tak, pani. Jesteś niesprawiedliwa. Niesprawiedliwa, kpiąco przerwała Magda. To ja zerwałam pakt i uciekłam z pola bitwy, gdy decydowały się losy nas wszystkich. Ile wam zapłacili? Ja i mój klan zostaliśmy i zrobiliśmy to wbrew poleceniu naszego... Kobold szukał słowa. Władcy. I tylko dlatego zgodziłam się na tę rozmowę, niziołku. To jedyny powód. Jeśli jednak dalej będziesz mataczył i mętnie gadał, to szkoda mojego i twojego czasu. Zapadła cisza. Słychać było tylko uspokajające się oddechy rozmówców. Po chwili kobold powiedział spokojnym głosem. Pani, wiele się ostatnio dzieje, a większość tych dziwnych zdarzeń ma albo może mieć związek z Mandrylonem. Ze wszystkimi Mandrylonami. Ten kamień w żadnej postaci nie powinien był opuścić tuneli w korzeniach drzewa. Zresztą to w ogóle nie jest fizycznie możliwe. Rudowłosa milczała. Patrzyła w oczy niziołka. Powiem ci wszystko, co wiem o moim Mandrylonie. Mówiąc to, Magda podkreśliła słowo moim. Zanim jednak to wyjaśnię, to teraz jest czas na zapłatę. Mówiąc to, Magda spostrzegła, że kobold zadrżał. A następnie powiedziała: oto cena, przekaż mi wiedzę. Chcę zrozumieć, co łączy wszystkie grzyby i poszczególne światy. Na te słowa niziołek spuścił wzrok i jakby zapadł się w sobie. I tak dotarliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Jeśli chcesz, by Dzieciandia dotarła do innych, to daj łapkę w górę. Jeśli zaś nie chcesz przegapić nowej audycji, to koniecznie zasubskrybuj podcast. Na przykład na YouTube'owym kanale. A samą Dzieciandię możesz zawsze posłuchać całkowicie za darmo na każdej popularnej platformie podcastowej. Wystarczy dostęp do Spreakera, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, czy też po prostu do twojej ulubionej aplikacji podcastowej. I koniecznie porozmawiaj o tym podcaście ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli zaś chcesz się z nami skontaktować, to napisz e-maila na adres dzieciandia@gmail.com. Do usłyszenia! Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja. Koniec! Pa, pa, pa!